Tymczasem Borym Lasem mkniemy. Mam totalną płciznę, wpłynęliśmy. Wody po kostki. Zakaz na Wilczej Woli używania echosondy. Tak, dlatego my nie używamy. Jak ktoś chyba podchodzi, na żywo wszystko widać. Lisiczki. Bert u mnie w tym roku króluje. Doszliśmy do wniosku, że ta echosonda jest zepsuta, bo to jest niemożliwe. Przecież na PZW zawsze ryby są. Dzień dobry, dzień dobry, dwa bobry. Słuchajcie, 6:28. No niestety, jak się chce łowić ryby, to trzeba na takie godziny wstawać. Jedziemy na sandacze, szczupaki i okonie. Wydaje mi się, że coś siądzie na Wilczą Wolę. Witajcie moi drodzy, dokładnie tak jak Kornel powiedział. Uderzamy bardzo wcześnie, żeby przed zmrokiem być na łowisku. Jeszcze jest ciemno. Nie chcę. Jest ciepło. Wyjeżdżamy spod domu. Na 7 planujemy być na miejscu. No i co? Trzymajcie kciuki, bo naprawdę dzisiaj się fajnie nastawiliśmy i będzie na co popatrzeć. Siódma godzina. Patrzcie, już jest jasno. No wschodu słońca to ja dzisiaj wam nie nagram niestety, bo jest bardzo zachmurzone niebo. Jest taka mrzawka, nie pada. Ale jest za jakiś czas na szybie, widzicie takie kropelki, które osadzają. Prewencyjnie. Widzicie, laczki włączyłem. Kornele już się też budzi. Co? Masz ochotę na sandacza, nie? No. Albo sztukca. Albo konia. A jeszcze wam nie dodałem, bo tak ciemno było, szaro-buro, to teraz wam dopowiem. Jedziemy na Wilczą Wolę, na pierwszym slipie, jaki będzie, wodujemy łódkę. Będziemy płynąć naszym katamaranem łowieckim, przyjedzie Jacek. I w trójkę płyniemy katamaranem i oprócz tego jeszcze będzie Kuba z bratem, ze swoją łódką. Także na dwie łodzie będziemy szaleć. Jeżeli nic się nie będzie działo, czego nie przewiduję, to i tak zostańcie z nami, bo wam pokażę bardzo fajne tematy spinningowe, jeżeli chodzi o echosondy, bo Kuba ma zabrać ze sobą echo, także pokażę wam fajne funkcje, jak można te rybki podglądnąć. No, a tymczasem Borym Lasem mkniemy. 7:15, dojechaliśmy. Dzisiaj niestety koniem. Kasia musi jechać w jedno miejsce dalej ode mnie dasterkiem. Ale jak widzicie, dobry koń to i po błocie pójdzie, jak to się mówi. Dojeżdżamy na miejscówkę. Jacek już jest. Przed chwilą dzwonialiśmy się. No i drżyjcie sandacze. Dobra, słuchajcie, jesteśmy. Dojechaliśmy. Patrzcie, tutaj sobie zwodujemy ponton, bo jest fajna miejscowa. Jaca super się ustawia, żeby było blisko. I to jest taka odnoga tej Wilczej Woli, ta rzeczka, która się zaczyna, a my kurnyku tam w lewo będziemy płynąć. Nie wiem, czy stąd będzie widać wielkość. Ej, tu też jest urokliwie. I w tamtym kierunku będziemy płynąć. Dopiero tam się zacznie Wilcza Wola główna, zobaczysz. Kornik zaangażowany w pompowanie, także katamaran się pompuje, ale chciałem wam coś pokazać, bo byłem dosłownie tutaj za potrzebą, szybko myk i patrzcie, na ścieżce dwa takie grzyby znalazłem, no coś pięknego, one są trochę zeżarte, ale naprawdę bez żadnego wysiłku o dosłownie dwa kroki zrobiłem w las, także jest takie zatrzęsienie grzybów. Ale wiecie co, to w tym roku jest takie zatrzęsienie, bo w tamtym tak wcale nie było. No to ja to jestem grzybiarz naprawdę. Uwielbiam zbierać grzyby i zawsze komuś oddaję, jak ktoś ze mną idzie, bo jestem za leniwy, żeby je skrobać i coś z tym robić, nie? Ale taki mam instynkt. Dobra, ale koniec z grzybami, bierzemy się za ryby, przygotowuję wędki i pod tu przyjechaliśmy. Katamaran gotowy, silnik jeszcze Jacek mocuje, akumulator, wiosełka. O, Kornel, zakładaj wiosła. To umiesz. Jak? No ja ci pokażę. Jest. Wszystkim wam pokażę. Wow. Teraz odkręcasz tą. Właśnie. To czarne odkręcasz. Już pamiętam. No. I Kuba chyba tam jest. Trzech? Na łódce. Ale nie wiem, czy to jest on. Zaraz zobaczę, ściągnę. Nie widzę z tej odległości. Zaraz tam popłyniemy. I oni już ładują wszystko na ponton. Ładujemy torbę z przynętami.
jedzenie, herbatka w termosie, kawka. Naprawdę na grubasie będzie wyprawa. No. Cyk, jeszcze plecak. Miejscówka fajna jest, naprawdę. Tutaj zostawiamy samochody. Jakby ktoś sobie chciał przyjechać, to jeszcze ma miejsce. Może też zwodować. Płyniemy. Kurde, cieszę się. Czuję to. Czuję to. Dzisiaj będą ryby. Chodź, wskakuj, Kornelek, tam. Dobra. Już kamerę. A tą torbę naszą daj tutaj. O. Gdzie tutaj? O, tam. No, jest. Co jest? O. Bardzo dobrze. Nie chciał silnik odpalić, ale Jacek się kapnął, że na odwrót po prostu przypiął klemy. Ale mechanizm jest idiotoodporny, także nic się nie stało, tylko po prostu nie działał. Ten plecak też tam możesz dać. I tu uważaj, bo są wędki, dzióbek. A tą kurtkę daj tam też Jackowi na tył. O, widzisz? Pa, samochody, wypływamy. Silniczek działa. No, pewnie zaraz ci dam. To sobie porzucam. Porzucam. Płyniemy teraz do głównego, na główny zbiornik. No, Wilczą Wolę znacie, bo tutaj mnóstwo razy już byliśmy. Dzięki. No. Kornel wybrał nam przynęty. Randomowe. Randomowe, zobaczymy. Ej, patrzcie, jakie jajca. Na totalną płciznę wpłynęliśmy. Wody po kostki. Musimy się wycofać do tyłu. To się przypłynąć nie da, nie? No musieliśmy wiosła uruchomić. Zimna? No. Dobra. Ale ja sobie mogę dotknąć tego. Siadam. Ale cieca. Bez echosondy płyniemy i proszę bardzo. Tak się stało się. Trochę już przepłynęliśmy. Patrzcie, jak tutaj pozarastało. Kiedyś wam to pokazywałem. I jeszcze jedna sprawa. Widzicie, tam jest przyczepa. Na tej miejscówce były nagrywane pierwsze 3 odcinki z Polsa, dla Polsatu Jedziemy na ryby. Także prawne oko powinno już rozpoznać. No dzisiaj ktoś tam stoi, nie wiem, jakaś czyjaś przyczepa jest. Może ktoś oglądał i też chciał pojechać tak jak my jeździmy na ryby. Co z ciekawostek, są żaglówki nawet na wodzie, chociaż niesamowite, chyba bez chwila. A tutaj właśnie chyba zawody są jakieś na drugim brzegu, bo strasznie dużo ludzi jest. Nie będę tak strasznie zoomował. Tak, no, chyba zawody są. Ktoś w tułowie. My na razie, punkt pierwszy to spotkać się z Kubą i z jego bratem. Chcemy do chłopaków dopłynąć, bo oni mają echosondę i chcemy razem z nimi po prostu być swój, snuć, pogadać i razem łowić, nie? Taki jest plan taktyczny, a spływać będziemy prawdopodobnie w dryfie w tą stronę, więc i tak te miejsca obrzucimy. No. Później wam powiem szczegóły. Mam jeszcze do was taką prośbę, zachętę, taką informację, bo w tamtym roku was prosiłem o to, informowałem, że jest taka możliwość i część z was z tego skorzystała. To w tym roku. To w tym roku było? Tak. No to w tym roku, przepraszam. A teraz zbliża się to, jest taki okres, że się rozliczamy, wiecie, musimy podatki zapłacić i zawsze macie możliwość oddania 1% tam, na co chcecie. I mówiłem wam, że jest taka możliwość, jeżeli ktoś, nie na siłę, po prostu jeżeli ktoś z was nie zdecydował się jeszcze, co z tym 1% zrobić, to ja zachęcam was na Jacka, no dokładnie na Jacka syna. Jacek ma chorego syna. Także możecie ten 1% podatków przekazać na fundację, która się tym zaraz wam Jacek powie. Ja tylko dodam, że w opisie wam dam dokładnie albo linka do tej zbiórki, albo czy tam te dane do tego, myślę, że co trzeba wpisać, nie? W następnym roku dopiero się pewnie przypomnimy czy coś, ale chciałbym wam wszystkim bardzo podziękować za jednak podarowanie tego 1% podatku. Bardzo dziękuję. To jest dość dużo, jak dla mnie. I teraz będzie można te pieniądze przeznaczyć na rehabilitację, czy też na sprzęt rehabilitacyjny, aby mój syn chodził. Także bardzo dziękuję. No i znaleźliśmy młodych łowców. Ahoj! Dopłyniemy. Kawałek, nie powiem, bo przepłynęliśmy, kawał drogi. Ale co się nie robi, żeby połowić. Kuba nam tu jakieś rewelacje mówi, że jest zakaz na Wilczej Woli używania echosondy. Tak, dlatego my nie używamy.
To jakaś... Jak widać, my nie używamy kosondy, ale naprawdę tak jest. Jakaś paranoja. Czekaj, wezmę wędkę. I naprawdę tak te? Jest naprawdę zapisane w regulaminie? Ja pokażę w regulaminie, bo tutaj od znajomy tutaj okoliczny mi to mówił. Zawody nawet teraz ma. No. A były tam jakieś zawody, no? No, właśnie mają. Zaraz ci pokażę. Mi wysłał zdjęcie. Popatrz, rozpiska. No. Czekaj. Ale wiesz, że to jest 19 głupota? Punkt, czekaj. No nie, ja sobie zooma zrobię, pokaż mi. Ale to nie, bo to na telefonie, muszę mieć telefon. Aha. Czekajcie, jak kotwicę rzuciłem, to ja podpłynę do was. Tak, 19 punkt. 19 punkt, zobaczcie, przeczytajcie sobie, bo ja nic nie widzę, bo... A, żywi, zabrania się stosowania jakichkolwiek urządzeń służących do lokalizacji ryb na wszelkich zbiornikach wydzielonych. Nie dotyczy zawodów wędkarskich. Ale paranoja. Rozumiecie to? To jest PZW. A jest może zakaz na łowienie na plecionkę? Nie wiem. To jest, ale to jest głupota, bo to jest dużo mielizn i myśmy sami się w mieliznę władowali. Ja kiedyś tam siedziobówką też władowałem w mieliznę, bo też... No przecież to jest głupota, bo też nie używałeś, nie? Tak, oczywiście. No, jak jest taki zakaz, no to oczywiście, że nie używamy, no. Ale ludzie, po prostu... To jest paranoja, naprawdę. Słuchajcie, no i macie związek wędkarski, nie? Tak funkcjonuje, tak wygląda. Szkoda słów, powiem wam. Sami robią ludzie tak, na świecie się wędkarstwo rozwija. Ludzie pływają sobie spalinami. Widzicie, płynęliśmy tutaj 20 minut, bo nie wolno na spalinie pływać, tylko mamy elektryki, nie? Nie wolno używać... Komu to przeszkadza? Komu? Powiedzcie mi. Co to ma na celu, nie? No tyle, że jeszcze taki nie zapis. Wiesz, łowienia na plecionki, wiesz, zakaz, nie? Bo to na plecionkę się nie liczy, ze chosondą się nie liczy, nie? Tak. Haki bezzadziorowe, tak, by wypadało. Bez zanęty. A może zabronić na przykład na skuteczne przynęty łowić. Na przykład na pomarańczowe od przyszłego sezonu zabrońmy, bo za dużo będzie ryb brał. To by było coś. Witamy w Polsce. Albo ściągnijmy w ogóle haki z przynęt. O! Że ryba musi trzymać mocno pyskiem, tak, gumę to. I wtedy będzie można, będzie złowiona. No. I wtedy nie ma problemu z zarybieniami. Zrobimy tak, bo chciałem wam pokazać łowienie z tą echosondą, ale zrobimy tak, że osobno, tylko na razie się jeszcze skupimy na łowieniu, bo jest dobra pora. Później nagram z Kubą, jak się Kuba zgodzi, nie? Zgodzisz się? Pokażę wam tą echosondę, bo on ma super, super sprzęta. Tylko nie będziemy łowić, albo po prostu zrobimy tak, że przynęty bez haka założymy, żeby to nie było łowienie, żeby się nikt nie przyczepił. Pokażemy wam, jak ten LiveScope działa. No i tyle, a teraz póki co tym wstępem bierzemy się do łowienia. Jest ryba pierwsza. Patrzcie, okoń. Także jest dobrze. No, widzę go. Malutki okonek, ale wiesz. A dobre i to. No to ustawiliśmy się specjalnie pod okonie. Szkoda, że nie można echosondy używać, to byśmy sprawdzili, gdzie stoją, nie? Ale ciesz się, że plecionkę można. Tak. No nic, słuchajcie, łowimy. Dzisiaj na stojąco. No, pracuje ogonek? Pracuje. Kornik też się na okonie nastawił, no już troszeczkę większe. O, patrzcie. Tu ryba szaleje trochę. A tutaj w tą stronę jest głęboko, nie? Oczywiście wiemy to, bo po pracy przynęt to tak, domyśliliśmy tak. No się, można liczyć, że tak nie? Jest, a tutaj jest płycej. Zmieniamy miejscówkę, płyniemy bliżej zapory i korzystając z tej przerwy, cały czas gadamy, śmiejemy, z tym zakazem używania echosondy, nie? Mam do was prośbę, autentycznie, zwłaszcza jak ktoś jest z Tarnobrzega i wie, napiszcie, dlaczego ten zakaz został wprowadzony, to po pierwsze. I żeby mi ktoś to wytłumaczył. Dlaczego? Jaki jest powód tego, że nie wolno używać echosondy, nie? I druga rzecz, bardzo was proszę też, napiszcie, czy jak gdzieś w Polsce łowicie w innych okręgach, czy spotkaliście się z takim zapisem, nie? A jeżeli tak, to też proszę cię, was, wytłumaczcie nam, dlaczego? Kto to wymyślił i dlaczego? Bo my uważamy, że dlatego nie wolno używać echosondy, żeby wędkarze nie zobaczyli, jak jest mało ryb tutaj, albo jak jest dużo ryb. Żeby po prostu tutaj nie przyjeżdżało za dużo osób. Taki powód wymyśliliśmy. Jak wymyślicie jakiś lepszy, to też piszcie. Ekstra. Ojej. Myślałem. Trochę razi. Płyniemy teraz na najgłębszą wodę w sumie tutaj na tym zbiorniku. O. Po 5 metrów tam będzie. 5 metrów. 5 metrów? I co tam będzie? Sandacz? No ja też, to jest dzisiejszy cel wyprawy, Kuba. Tak mi głosy dochodzą,
oczywiście nie z osądy, tylko tak intuicja mi podpowiada, że marnie tu jest z tym sandaczem. W tym miejscu jest marny. No, tak. Patrz, jak fajnie pracuje. Nagram wam jeszcze Kuby łódkę, jak płynie, ładnie. A ty tam masz drugiego elektryka na dziobie, nie? To jest dziobówka, no. No łowię za pomocą tego, tym się tylko przemieszczam, ale już niedługo spalinę, chociaż też nie można pływać, ale... To po prostu będzie tylko założona. To będzie tylko założona, no. No ładnie idzie. Elektryk, ale daje radę. No nasz katamaran też niczego sobie, powiem wam. Idzie. Łeb w łeb. Jesteśmy przy Zaporze. Tutaj tego miejsca wam jeszcze nie pokazywałem na filmach. Tam jest slip jakiś, widzicie, fajny. Ktoś teraz akurat przyczepkę sobie spuścił. Ale nie wiem, czy tu jest dojazd przez tą zaporę, powiem wam szczerze. Tam chyba był szlaban, mi się wydawało. Nie, jest dojazd. Ciężko mi powiedzieć. Możemy z ciekawości pojechać później zobaczyć z Kornelem. To wam nagram jeszcze tam. Tutaj kiedyś była taka stanica wędkarska, która należała do PZW. Nie wiem, czy to dalej tam jest, czy nie. Ciężko mi powiedzieć. Byłem tam kiedyś na imprezie, to wam tyle powiem. A naprzeciwko jest, takie domki są, które należą do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie i też tam są imprezy. No, fajne miejsce w ogóle tutaj jest. Takie imprezowe, można powiedzieć, nie? Pod nami jest główny nurt. Oczywiście nie używamy osądy, tylko wydedukowaliśmy, że mniej więcej jest tutaj, jak te betony naprzeciwko nas idzie. I ryba czujemy na wędkach, że stoi po lewej i po prawej stronie. Także obławiamy, aczkolwiek na razie bez większych efektów. Dowiązaliśmy do Kuby łódki nasz ponton. I Kuba ma coś takiego fajnego, zamiast kotwicy, że ma tam na dziobie silnik. O, możesz powiedzieć. Silnik dziobowy to się nazywa, dziobówka po prostu. Dziobówka, to się no. I kotwica ma normalnie na GPS-ie, z pilota się klika. GPS trzyma w punkcie i nie ma problemu ze zrzucaniem jakichś lin. Tam też wiadomo, to zamieszanie robi na dnie, jak się opuszcza jakieś ciężary. Klika się i stoi, nie? Ja też głównie ją używam jak zwerta łowy, po prostu sobie ustawiam kurs i w danym kierunku i samo po prostu ciągnie łódkę i nawet jak jest wiatr znosi, to kontruje po prostu łódka i płynie tam, gdzie się ustali jej kurs. No, zwróćcie uwagę, że on się fajnie tak cały czas kręci. Jak trzeba, to coś, wiecie, poruszy. Widzicie? O, tam na dziobie. To ja wiem, że to jest dla większości. Dla części osób to jest oczywiste, ale pokazuję dla tych, dla których nie jest. Ja nie używam takich wynalazków, więc nie wiedziałem, że jest aż tak to rozwinięte, że można po GPS-ie zamiast rzucać kotwicę się po prostu ustawić w ten sposób, nie? Rewelacja. Tu jest drugi silnik elektryczny. No, mamy tylko tak jakby ten tylni, no nie? No plus echo sonda, której nie używamy, tak? No. Tak. Słuchajcie, na razie bez ryby. Nic. Nie, no był okoń. No, okoń był, tak, był, tak, no. Tak. Rzeczywiście. Damian miał okonia. Jak chcemy, to możemy tam się ustawić. Tam okoń tam by połowił dużo, bo to takie miejsce, no ale to takich okonków łowić, to dla mnie. Nie, ja wolę za tym sandaczem tutaj porzucać jeszcze. Też. Ale nie, no dobra, bo chciałem powiedzieć, że nie wychodzą dzisiaj, nie widać na echosondzie ostatnio, bo widać, dobra, nie było tego. Tak czujemy, że nie wychodzą po prostu, no. Ostatnio jak byliśmy na Rzemieniu, to było, pokazywałem sprzęt castingowy, tam sporo osób się w komentarzu zainteresowało tym. Dzisiaj mam całkowicie inne zestawy, też od razu wam mogę pokazać. Głównym zestawem, jakim lubię łowić sandacze, to jest Doverta, moja wędka. Ostatnio w tym sezonie, kto śledzi mój kanał na YouTubie, to wie, że Vert u mnie w tym roku króluje. Jest to W6, Westin W6 do 56 gram i z kowrotkiem Revoic. Uważam, że jest to świetny zestaw, nawet tak jak z innymi kolegami testowaliśmy. Podwerta rewelacyjny. Jest to kij, nie jakiś super mocny, tylko naprawdę można poczuć frajdę z holu, bo pracuje pod rybą, przy tym jest mega kosa i mega sztywny. I drugi mój sandaczowy kij, jest to Dragon, super fast, XCT. To też dosyć popularne kijki z multikiem, dive'ą, tatulą. Tak jak wam ostatnio tam mówiłem, ja jestem zwolennikiem multiplikatorów, nawet jak wiecie, wędka do 35 gram i też jest multiplikatorze. O, tu młody ma wędkę, to jest dopiero moja pierwsza taka wędka w sumie z tych wyższych gramatur. Na zwykłym kowrotku to jest do 20 gram. Poniżej też mam stały kowrotki, a wszystko powyżej to są multiplikatory i sprawdzałem się, jestem mega zadowolony z nich. Nowa miejscówka, bardzo charakterystyczny punkt Wilczej Woli, taka skarpa piaszczysta.
tutaj, jak ktoś łowi, to 99%, że przypływa sobie i graty przenosi, bo tam jest ciężkie dojście. Nie ma dojazdu praktycznie, tylko trzeba iść z buta i to naprawdę kawałek. Słońce zaszło za chmurami. Zobaczcie, tam są te zawody, które mijaliśmy rano. Już kawałek przepłynęliśmy. Ale deszcz nie pada, więc jest na razie naprawdę bardzo przyjemnie. Będziemy teraz obławiać tutaj te zatoczki za szczupakiem i za okoniami z nadzieją, która jeszcze nie umarła, że coś się wydarzy. Wpłynęliśmy w magiczne miejsce, jedno z chyba z ładniejszych, jak nie najpiękniejsze dzisiaj. Taka miejscówka, którą odwiedziliśmy, to jest taka zatoczka. Muszę się tak obkręcić, o. Zobaczcie, cisza, spokój. Tam jest ta skarpa, gdzie, co wam mówiłem, że jest fajna z piasku. Ta woda to aż się prosi normalnie o wyjście drapieżnika. Zobaczcie. Magia. Bo tam jest Kuba z Damianem. Wszystko jest oprócz jednej ryby, jednej rzeczy najważniejszej, która być powinna. No ale co mam wam powiedzieć, nie? Przerybione jest po prostu. Zbiornik typowo przerybiony. Typowo przebłyszczony przez wędkarzy. Żeby się nie okazało, że później zarybiają co 3 lata. Tak. Zamiast a to na pewno, pewno. Jak wyszło. Tak. Nie chcę, wiecie, tak na filmach, jak właśnie, jak nie ma tych ryb, wylewać tego jadu i po prostu złości takiej, ale naprawdę jestem bardzo zły. Dlatego, że jestem, mówię, z Kornelem i zależy mi, kurde, żeby sobie dziecko połowiło, już ja to się przyzwyczaiłem przez tyle lat wciskania ciemnoty, że jest dużo ryb i tak dalej, to ja się już przyzwyczaiłem, że nie biorą, nie? Że są te wody przebłyszczone, ale jak jadę z Kornelem, to chcę, żeby on łowił i naprawdę uwierzcie mi, on jest młody, jeszcze mały i on się nudzi, jak ryby nie biorą, nie? To jest masakra, bo ja już widzę po dzieciach, jak są brania jakiekolwiek, żeby cokolwiek wzięło, to jest inne nastawienie, w ogóle inaczej już się młodzi do tego podpalają, chcą łowić, a jak któryś raz jesteśmy na pontonie, słuchajcie, w 5 osób łowimy naprawdę dobrymi przynętami, fajnym sprzętem, pływamy, więc cała woda jest w zasięgu naszej ręki, wiemy dokładnie, gdzie łowić, wiemy, gdzie są ryby, bo korzystaliśmy wcześniej z map. No i co? Ani pyknięcia na... No jeden okoń jest na 5 osób, nie? No to mogą ręce opaść? Mogą. No powiecie, że co? A jeszcze jest jesień w dodatku. Typowy okres na tego drapieżnika, nie? Szkoda, że wam nie mogę pokazać na echosondzie, jak to wygląda. Ale nagram jeszcze... Jak skończymy łowić, to echosondę pamiętam, że obiecałem, to z Kubą nagram. No szkoda. No tak to widzicie, no. Tak to wygląda. Łowimy dalej. Powiedziałem, co miałem powiedzieć. Napiszcie, jakie jest wasze zdanie. Czy u was też takie są wody przebłyszczone i przerybione, że po prostu ryby się nawzajem zjadają i one nawet się potrafią ukrywać przed echosondami, tyle wam powiem. Takie mądre są te ryby. Tak się nauczyły. One dlatego uciekają, jak jest echosonda, dlatego chyba nie wolno u tych echosond używać, bo jak jest włączona, to ona płoszy ryby. Uciekają, bo po prostu nawet widać, że jej nie ma, nie? Tak to wygląda. No. My se tu rzucamy, a tu proszę, kto do nas się dodzwonił. Siema! Seniorita Gofeiro. No. Seniorita, jak tam? Que pasa? Kiedy się widzimy na żywo? W listopadzie coś widzę, nie? Że się szykuje. Tak, tak, tak. A to czy nieprawda? W listopadzie. No to ja spróbuję sobie, wiesz, załatwić trochę czasu na ten weekend i oczywiście, why not? No to szykuj jeszcze się. Jeszcze trzeba w tym roku się spotkać. Szykuj się. No, lisice. Damian ma konia drugiego. No na tyle godzin powiem wam, że przechytrzyłeś tę rybę. O, większy. Ładny. Widzisz, o koniówkę trzeba było. Powiem ci tak, Łukasz. No powiedz, Kuba. Jeśli koni się nałowić, to można tu się nałowić o konie, ale to nie o to w tym chodzi. No chcieliśmy coś grubszego, nie? No ten okoń jest mniejszy niż moje przynęty. No wiem. I co ty, Kuba, o tym wszystkim myślisz? Ja myślę. Chyba to co wszyscy, no. Ty, no w 5 osób nawalamy cały czas wszystkim, co się da, nie? Opływamy wszystkie miejsca. I to z łodzi, mamy dostęp do wszystkiego. Znamy ukształtowanie dna, ustawiamy zwiedzanie na miejscówki. I co? Ja mam dwie teorie. No.
woda przebłyszczona, tak jak mówił prezes. I dwa, że nie umiemy łowić. I trzy, że przebłyszczona i że przerybiona jest. Tak, już wiesz, tyle ryby, że wiesz, przynętej twojej nawet nie widzą, tak zatłoczona woda. No też mi się tak wydaje. No. Dlatego wiesz, zakładam takie duże, żeby bardziej było widać. No. Z tymi rybami, żeby się przebiła. No. Patrz, jaka mi scuwa. Przecież tutaj mogłyby tłumy ludzi przejeżdżać. No. Z zagranicy nawet, żeby w takich okolicznościach przyrody łowić, bo mało jest takich magicznych miejsc, zobaczcie. No przecież bajka, jak Solina niemalże, nie? No wszystko próbujemy, Kornel teraz, dobre, okonia chce to. Mamy nawet zestaw na te okonie, no może nie są to najmniejsze przynęty, ale no takie już bez przesady wezmą, tą niebieską sobie trzeba było założyć, Kornel. To mogę założyć. Podpłyniemy pod te chyba trzciny, żeby sobie dziecko chociaż okonia złowiło. Co, Jaca? No, pewnie. Tam za nimi możemy stanąć i... Jak nie tak, to tak. Jak nie drzwiami, to oknem wyjdziemy. Słuchajcie, zmieniłem się z chłopakami. Damian poszedł na moje miejsce. Możesz puścić, Kornelek. Jak widzicie, wędki już ustawione pionowo. Zakończyliśmy łowienie, po prostu poddajemy się. I chcę wam teraz dlatego nagrać z Kubą, jak działa echosonda już. Lecz, żeby nie było później... na głębszą wodę, bo ładniej widać na głębszej wodzie, na takiej płytkiej. Możesz opowiadać, jak to, co i jak. Tam jest, może zaczniemy od tego, bo to już wcześniej myśmy sobie rozmawiali. Śmieszna sprawa, bo tam jest taki uchwyt na końcu, którego nie ma w zestawie. No, możemy to później sytuacja. Też pokazać. Też, no. Dobra. Musimy wypłynąć na głębszą, bo tutaj to mówię, to będzie strasznie rozpikselowane. I tak musimy chyba wypłynąć tam w stronę tego koryta. Czekaj, mapę odpalę. Patrz, jak Kuba fajnie sobie steruje silnikiem. I teraz płyniemy na tym silniku, który jest z przodu łodzi. Na ten z przodu? Ten z tyłu sobie. Mamy mapę Wilczej Woli. My jesteśmy tutaj. O. A te kolory, to co to oznaczają? Tam, gdzie głębokości niebieski? Różne. Aha. Każdy sobie to może ustawić personalnie i co daną głębokość. Każdy sobie to może ustawić jak chce indywidualnie. I ty jak ustawiłeś? To mogę wam pokazać. Głębokość, nie. Głębokości. O. Aha. Okej. Okay. Czyli tam było zielone 2 do 3 metra. Tak. Czerwone to dobrze w sumie, że uwaga, że płcizna, tak, no nie? Tak, celowo tak. Aha, 7-9 to nie tutaj. Ona czarna, to już nas... moje ulubione głębokości. Okej. Okay. No. To jest standardowy sonar, tak jak większość zazwyczaj wpływa. Czyli ona pokazuje teraz tutaj po prawej stronie to, co jest pod nami. Tak, tylko że płynę na dziobówce, a dziobówka jest podpięta do tego samego akumulatora, więc jest zakłócenia, więc musiałbym się przepiąć na tamten silnik, tylny. Będzie dużo ładniej widać wszystko, bo nie będzie zakłóceń. O, widzisz? Od razu jak się pozmieniało to. Aha, no. Widać strukturę dna całkowicie, lewa, prawa strona, a tutaj były zakłócenia przy silniku. A to jest rzut tak jakby z góry, na prawą i na lewą stronę, tak. Żebyście rozumieli. Na lewą i prawą stronę łódki. A z jakim ona wyprzedzeniem do przodu to pokazuje? Tu, bo gdzie my jesteśmy tutaj, to tak? To co nie działa, to jest do tyłu jakby, bo aha. Nas skanuje tutaj. Czyli na samej górze. I to jest za nami. To jest za nami, już co przejechaliśmy, no. A, to szkoda, że nie pokazuje, co będzie przed nami. No to perspektywę wtedy na live-scope by trzeba było patrzeć. Wtedy by można było patrzeć do przodu. No, ale właśnie... Taki mam konfigurację, w sumie to jest główna moja konfiguracja do łowienia. Boczny sonar tradycyjny i mapkę, że widzisz, gdzie pływać. No i widzisz. Za chwilę widzimy, że wpłyniemy w koryto. Głębsza woda będzie. Wszystko pięknie się pokaże. Tutaj na tym widoku widać. Te funkcje są w każdej praktycznie, znaczy, no to... w podstawowych nawet, oprócz tej, przepraszam, bo tego tak, tamta nie miała. Tak, to są różne sonary. W podstawowych nie ma, bo tu jest akurat GT56, czyli w teorii chyba najlepszy Garmina boczny, jaki tam mają. I dopiero ten ploter obsługuje tą, jakby ten przetwornik, o. Bo te podstawowe tam strikery. No ja strikera miałem. Ja też dawniej miałem strikera, tylko wymieniłem to tam 52 i GT40 chyba jest przetwornik. No dwa przetworniki tam są takie lepsze. Dobra, no go patrzę, spadek się robi. Ryby się nam rysuje na standardowym, to już możemy wrzucić na słupa, odpalić. Na jedynce go mam. No go patrzę, jak to wygląda. To jest jakaś ryba, że tu idzie. I kręcimy tutaj dookoła. Patrzcie, Kuba tam rusza. No i popatrzcie, jak tu spadek w ogóle widać. Widzimy, w którą stronę jak się dno kształtuje. Że w lewą stronę spadł, jakby jest ustawiony w lewo. Do prawej obkręcam. Zaczyna się wypłycać, jakieś trawy widać na dnie.
Widzisz? Kuba tam, żebyście wiedzieli, rusza jednocześnie, ja dlatego tutaj się ten obraz zmienia. Tak, tak. O, tu jest jakaś ryba, o, tu gdzieś jakaś ryba płynie. Tutaj płynie jakaś ryba, już widać. Tylko jest to daleko, prawda? To można sobie zwiększać dystans odległości. I tu się zwiększa, nie? Mogę wpuścić psa, przynętę, tylko bez uzbrojenia, nie? Tak, wpuścimy, żeby nie było, że łowimy. Żeby nie było, że łowimy, to wpuszczę bez uzbrojenia przynętę. To pokażemy wam, jak pracuje przynęta. Tu jest przynęta. Tu jest przynęta, dokładnie tak. Ty, a coś tu idzie do niej, nie? Nie, to jest zaczep. Aha. Tylko wiecie, problem w panoptyksie jest taki, że jest to bardzo wąska wiązka, nie? I trzeba idealnie trafić w wiązkę, w przetwornik, o. Dosyć dużą przynętę specjalnie założyłem, żeby było fajnie ją widać. I widać każdy ruch. Ja podbijam do góry jakby przynętą. Zobaczcie, tu jest wędko. O, możecie mieć wędkę w tle. Tak. I przynęta razem idzie do góry. Jak jakaś ryba podchodzi, na żywo wszystko widać. Kiedy jest pod przynętą, wtedy wiadomo, zaczynamy tam, nie wiem, uciekać, czy tam coś grać, żeby skusić ją do brania. No i wszystko obserwujemy jakby na żywo. No bardzo fajna funkcja. No to jakieś zaczepy wpływamy, już widzę. Pasuje mi, no, spróbujemy wpłynąć bardziej na głębszą wodę, tam jakieś ryby spłynę pokazać, byśmy zobaczyli, jak ryba wygląda po prostu na wiązce. Ale co tutaj znajdziemy, myślisz? No, spróbujemy. Tu widzicie, jak idą dwie ryby. Tu są ryby. Tu jest przynęta nasza. Tak, tu jest przynęta. Ryby niewiele, to mniejsze od przynęty są, no. I przy dnie widać też ryby, jak idą. Aha. Widać wszystko fajnie właśnie. Patrz, jak pięknie rysuje, bo weszło ładnie we wiązkę przetwornika. No. No i... Tak też można łowić, nie? Tak też można łowić, ja tak bardzo lubię. W tym sezonie to cały czas tak łowię. Tylko to muszę być na zbiorniku, gdzie ryby są, bo tak jak widzicie, tu płynę. No patrzcie, zapamiętajcie ten widok, nie? I to jest widok naprawdę na żywo, to nie jest, że... No, patrzcie, jesteśmy tutaj. Na środku zbiornika, w nurcie też dla jasności. Gdzie... Ryby powinny stać. Gdzie ryby powinny stać, dokładnie. Mogę poszukać je, pokręcić trochę, może gdzieś tu gdzieś... O, tu jakaś ryba, bardziej w prawą stronę jakaś. Nie, to bąble idące do góry, tak? Aha, stąd się wydobywają. Tak. O, i tu wyjdą gdzieś, bo to widać. Często się obserwuje, jak idą bąble i później obserwuje, że na wodzie wychodzą. Aha. O, tu coś jakieś przy dnie. O, tu jest ryba. Po prawej stronie. Widzicie w tonie ryby? Tu. Na ilu? Na 9-10 metrach. W tamtą stronę za nami. Tak jak księga tu. Tu jest wypłycenie. Dobra. No i przynęta, no to. Nic tu wiele nie pokażemy. Jakbyśmy byli na innej wodzie, to byśmy mogli coś tutaj bardziej poszaleć i pokazać, jak łowimy ryby. Ale tutaj nawet w tym okręgu nie można nawet używać tego do łowienia ryb. Także dlatego przynęta bez haku, bez niczego, żeby tylko wam pokazać, o co to chodzi. Tyle. I mam nadzieję, że do zobaczenia na innej wodzie. Ja bardziej też mam rybnej, można używać. A masz jakąś propozycję, bo ja nawet w głowie nie mam pomysłu, gdzie byśmy mogli pojechać. Oprócz mojego ulubionego Czorsztyna, ale to kawałek od nas, żeby połowić faktycznie ryby. Żeby mieć pewniaka, żeby połowić? Mieć pewniaka, no. Nie mam pomysłu. Ja też, no i to jest ten problem. Ale no damy radę, nie? Musimy jak. Co nas się zabije, to nas wzmocni. Dzięki za pokazanie. Ja również. Cementy. Dziękuję. Ręce opadają. Tym miłym, niemiłym akcentem będziemy zawijać do brzegu. Czas spadać. Jest niedziela, także o, słoneczko nam na koniec wyszło. Także natura nam wynagradza to, co nam zabrali. Zostawcie łapkę w górę, jak dobrnęliście do końca. Podzielcie się z nami swoimi opiniami koniecznie w komentarzach. Co wy na tych wszystkich tematach, które poruszyliśmy, co wy sądzicie, nie? Czy jeżeli się mylimy i macie inne zdanie, też śmiało piszcie. Ja nie usuwam komentarzy, nawet zostawiam, jak tam piszecie, nie wiem skąd to się bierze, że usuwam komentarze. To nie usuwam żadnych komentarzy, jeżeli nikogo nie obrażają, to śmiało piszcie. Ja lubię też wymieniać się zdaniami, no po to też jest ta możliwość komentowania, żeby dyskutować. No i co? Zostawcie łapkę w górę. Osoby, które są nowe, macie przycisk subskrybuj, kliknijcie, będziecie dostawać informacje o nowych filmach, a nowych filmach jak zwykle będzie w piątek, będzie w końcu, będzie w piątek, 19 na rowowcy. Ostatni raz z Wilczej Woli. Doszliśmy do wniosku, że ta sonda jest zepsuta, bo to jest niemożliwe. Przecież na PZW zawsze ryby są. I tu jest przerybione. Po prostu trudno, Kuba ma zepsutego tego. Live Scopa nie działa. To...
No to już swoją drogą. Dołącz do obozu łowcy, klikając przycisk subskrybuj i poczuj moc, jakiej nie doznałeś nigdy dotąd. Jeszcze mamy pół godziny, żeby dopłynąć do naszego miejsca, to ja będę leciał. Zresztą, Kuba, powiedz mi, czy jest sens, żeby chociaż cokolwiek wyszło, żeby cokolwiek było, to byśmy jeszcze zostali, ale no nie ma sensu.